Cześć, witam Was. Dzisiaj z nadwody będę opowiadał i będę wiązał, bo jestem na zawodach wędkarskich. Raz w roku jeżdżę na zawody. Koło wybrało w tym roku znowu Wisłę. Woda jest wysoka i tak brudna, że aż przykro patrzeć. Generalnie na zawody nie jeżdżę z dwóch przyczyn. Pierwsza jest taka, że zawody są zawsze na martwej rybie. No ja nie lubię tej ryby zabijać i po prostu cały dzień z nią później chodzić, jeśli już się coś złowi. No i tak nie jest to jakby wedle mojego podejścia do wędkarstwa, ale no, szanuję to, bo to też jest fajny sposób na spędzanie czasu. A druga rzecz, że nie lubię strasznie. Nie najlepiej mi idzie, kiedy jest presja duża i jest dużo zawodników, kiedy osoby wchodzą między wędki. Tak jest to związane z taki urok zawodów. Ale generalnie szanuję tych ludzi, bo potrafią łowić, można się czegoś nauczyć, podpatrzeć. Może dzisiaj też się czegoś nauczę. Mam jedną wędkę, na której mam boczny trok, który właśnie zerwałem. I zawiązuję go na nowo, a na drugiej wędce mam swój klasyczny spinning szczupakowy. Nie będę tu szukał jakichś olbrzymów, jak złowię 50-taka, to będzie fajnie. Będę starał się te przynęty dobierać raczej w średnich wielkościach i raczej w takich półgłębokich miejscach, bo płytkie nie wydają mi się w ogóle kuszące ze względu na lampę i na temperaturę. Zobaczymy. Mam nadzieję, że coś złowię. Zapraszam Was do oglądania, potem może do ważenia, a może potem do jakichś wyników. Miłego oglądania. Jest i pierwszy szczupak na zawodach. Zaraz będziemy go mierzyć, ale chyba nie ma niestety 50. No. Jest i on. Super. Z tego co się orientuję, to tą gumkę trzeba i warto prowadzić bardzo, bardzo szybko. Łowię tutaj na żyłce, dosyć grubo, 18. No zobaczymy, może jakiś bolenik się skusi. Trzeba się przejść do niego i to szybko.
na małą gumkę knajta udało się złowić bolenia. Chyba jest za mały niestety. Zaraz będziemy go mierzyć. Wydaje mi się, że może być za mały. Pójdźmy więc do miarki. Wymiar bolenia to jest 50. Ten ma 40. Kurde, 45. Niestety ten boleń jest za mały. Panie Andrzejku, od ilu boleń? Boleń 40? No to bym właśnie wypuścił wymiarowego, bo 45 mam bolenia. No, to mam już supaka i bolenia do wagi. A jak pan? 40, na pewno boleń 40. No to dobra, wydaję w łeb. Dzięki, do zobaczenia. Słuchajcie, niezła historia. Prawie wypuściłem wymiarową rybę. Niestety muszę ją zabić. Słuchajcie, jest godzina 10:30. Postanowiłem, że zgłoszę do sędziów komplet. Mam bolenia i szczupaka. Nie wiem, czy to wystarczy, ale generalnie dzień jest bardzo ciężki, słonecznie i nic się już nie dzieje. Do końca zawodów zostało 1,5 godziny. Co za tym idzie, będę miał kilka dodatkowych punktów. Zbieram ryby i wędkę i idę do stanowiska sędziowskiego. Podsumowanie wyniku? Myślę, że nagrody zostaną, nie? Dziękuję wszystkim za udział w kolejnych zawodach siningowych. Dzisiejsze zawody siningowe o puchar firmy Dzieniszewski. Proszę sędziego o odczytanie wyniku. Pierwsze miejsce Malinowski Piotr. Prosimy. Proszę. Debiut. Kompletem o godzinie 10:30. Nie, to nie debiut, tylko. Drugie miejsce. Dziękuję. Gratulacje. Dziękuję. Piąte miejsce, Pater Red Bull. Pożegnanie. Słuchajcie, udało się wygrać zawody. 27 uczestników. Miałem około 4000 punktów, drugi miał około 1100 punktów. Zgłosiłem komplet dużo szybciej. Wszystko się ułożyło, miałem taktykę, która dzisiaj mi przyniosła fajny efekt. Fajna impreza. Pewnie do zobaczenia za rok na zawodach. Pozdrawiam, zapraszam.